Ogłoszenia duszpasterskie. W liturgii Kościoła w tym tygodniu w poniedziałek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, we wtorek wspomnienie świętej Moniki, w środę wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18, a w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od 17. Od przyszłej niedzieli powraca msza święta w Dolnym Kościele o 10. Zespół charytatywny spotka się po wakacjach w poniedziałek 26 sierpnia po mszy świętej wieczornej. Zapraszamy na spotkanie także nowe osoby, które pragną poświęcić nieco czasu na pracę charytatywną dla najuboższych. W przyszłą niedzielę po każdej mszy świętej zespół przeprowadzi zbiórkę na kuchnię dla ubogich. Dziękujemy za każdy dar serca, który pomoże wznowić żywnościową pomoc dla osób potrzebujących. Centrum Kultury Świętej Jadwigi informuje, że zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży na nowy rok szkolny będą się odbywały od poniedziałku 2 września w sekretariacie lub telefonicznie w godzinach od 15 do 18. Wszelkie informacje o zajęciach znajdziemy na ulotkach przy wyjściu z kościoła. Parafialny oddział Akcji Katolickiej organizuje 31 sierpnia jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli oraz do Muzeum Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej, a także autokarowy wyjazd na archidiecezjalną pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 8 września. Szczegółowe informacje są podane w gablocie. Zapisy od dzisiaj w zakrystii. Przypominamy o zmianie godzin urzędowania kancelarii parafialnej. W poniedziałki, środy i piątki kancelaria będzie czynna od 10 do 11, we wtorki i czwartki od 17 do 18, w soboty, wyłączając pierwszą sobotę miesiąca, od 9 do 10. Za tydzień w niedzielę 1 września na mszy świętej o godzinie 12:30 będzie obrzęd wprowadzenia nowego proboszcza w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na tę uroczystość. Po mszy świętej będzie możliwość spotkania z misjonarzem, tam od strony zakrystii będzie możliwość nabycia różnych pamiątek z Ugandy oraz porozmawiania i wsparcia również misji. Prosimy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Irena Palmińska, Antoni Kaczmarczyk, Krystyna Cabak oraz Krystyna Porąbka. Dobry Jezu, a nasz Panie, wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj nam wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj nam wieczne spoczywanie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.